Takiej parodii się świat nie widział! Wyjechać, zanim noc zapadnie, nie dziw się. Gdybyś wiedział, w jakiej sprawie sam byś zakręcał, żeby ją załatwił. Wam wszystkim zacni państwo, dzięki za to, że obejrzeliście, jak się związałem z tą słodką, czułą i cnotliwą. I czujcie stresie, pijcie moje zdrowie. Ja muszę lecieć. Do widzenia wszystkim. Zostań, prosimy, chodźmy na wisiadę. Nie da się zrobić. Zostań, bardzo proszę. Nie wykonamy. Lecz mimo twoich błagań nie zostanę. Jeśli mnie kochasz, zostań! Muzyka pan Andrzej Pekman. W obsadzie zespół Tarnowskiego Teatru, który państwo znają, ale wymienię: Kinga Piąty, Monika Wenta, Jerzy Pal, Ireneusz Pastuszak, Tomasz Piasecki, Kamil Urban, Tomasz Wiśniewski oraz nowe nabytki Tarnowskiego Teatru: Katarzyna Pośpiech, Fabian Kocięcki, Filip Kowalczyk, Stefan Krzysztofiak i gościnnie Kamil Wodka. Premierę mamy 30 grudnia o godzinie 18. Spektakl przedpremierowy już jutro, 29, również o 18 i dwa razy gramy spektakl w Sylwestra o 17 i 20. Zapraszam Cię, Aniu, do nas. Twórców zapraszam, tak, w ogóle. Aniu, Kasiu, Andrzeju. Pani Anna Grzeszkówna, reżyseria, Andrzej Perkman, muzyka. I pani Anna Skupień i Katarzyna Szczurowska. Scenografia, kostiumy, światło, wizualizacja. Uskromienie złośnicy, sztuka Williama Szekspira, napisana w 1592 roku, opowiada o historii miłości Katarzyny Petruchia, dwójki nietypowych bohaterów, wysnuwających się z podkonwenansów, buntowników, ludzi trudnych charakterologicznie, aczkolwiek niezwykle wrażliwych. Rzecz dzieje się właśnie we włoskim miasteczku lat 50. Dwójka ta spotyka się i zaczynają po prostu ze sobą rozmawiać. Jest to rodzaj flirtu, dosyć trudnego, ponieważ trudne charaktery i
i drapieżność ich powoduje, że to spotkanie nie jest łatwe. To tak pokrótce, towarzyszy temu rodzina, przyjaciele, znajomi, różne charaktery, różne typy osobowości, cały konglomerat typów ludzkich, jakie można spotkać w każdym miasteczku. Przyznam, że ci aktorzy w większości są nowi dla tarnowskiej publiczności, ale ja miałem okazję ich już wcześniej oglądać. Część z nich to absolwenci Warszawskiej Akademii Teatralnej, gdzie oprócz tego, że prowadzę zajęcia, jakoś się z tą młodzieżą na przestrzeni lat spotykam, więc nie były to dla mnie osoby nieznane. Filip Kowalczyk i Fabian Kocięcki pojawili się na takim wewnętrznym castingu naszym, który realizowaliśmy przed próbami do Poskromienia Złośnicy i Balladyny, ponieważ brakowało nam męskich rąk do pracy, ludzi w tym wieku. Stąd nie są to osoby dla mnie nieznane i wiem, że reprezentują sobą pewien poziom zawodowych umiejętności, który jest bardzo satysfakcjonujący. I mam nadzieję, że publiczności tarnowskiej też przypadną do gustu. A jak się układa współpraca z Tarnowskim Teatrem, ponieważ jest pan w tej roli od niedawna, w roli dyrektora artystycznego? No tak, cały czas jestem od niedawna, ale jak policzę, to już pół roku tutaj właściwie urzęduję. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, to znaczy wewnętrzna sytuacja w teatrze z mojej perspektywy wygląda świetnie, nie boję się tego słowa. Myślę, że dobrze się dogadujemy z zespołem artystycznym i że plany, które zaproponowałem, no, znalazły posłuch, jest zainteresowanie i mam nadzieję, że będzie się wiązać także z uznaniem i satysfakcją tak zespołu, jak i publiczności. No, mamy pewne kłopoty związane z finansowaniem teatru. No, myślę, że można o tym mówić, ponieważ w ostatnim czasie zrobiło się o tym dość głośno. No, drżymy o to, jaki ostateczny będzie kształt budżetu miasta na rok 2018 i czy kultura będzie mogła liczyć na wsparcie na przynajmniej dotychczasowym poziomie. Próby trwają od 3 miesięcy, także zdążyliśmy w tym osiąść i no i to, co Państwo zobaczą, jest efektem właśnie tej pracy. Jakiegoś takiego przygotowania wcześniejszego nie było. Po prostu to jest gra na emocjach i co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Będzie raz lepiej, raz gorzej i tak jakoś się poukłada. Powiem szczerze, że ta rola jest mi dosyć bliska. Jestem czasem wybuchową osobą. Wolę powiedzieć coś niż dusić w sobie. Także myślę, że jakby polubiłam się z tą postacią. Jest bardzo dużo fizycznych działań, które tutaj musimy przeprowadzić. Scenografia jest taka, jaka jest, także walczymy z materią trochę. Jest to na pewno dla nas spektakl, który nas męczy i po którym mamy ochotę na przerwę. Wszystko jest ciężkie, niewygodne, jest dużo zmian kostiumów, akcja jest prowadzona dosyć szybko, tempo sztuki jest dosyć szybkie, także musimy się szybko orientować. Sztuka nie jest najkrótsza, a mieścimy się chyba w 1,5 godziny, także próbujemy to zrobić, żeby nie zanudzić widza. Mistrz Andrzej Wajda mówił, że najważniejsze to dobrze obsadzić, a potem tylko przyjść na plan zdjęciowy, żeby nie napisali, że kto inny reżyserował. I coś w tym jest, to znaczy, że obsada jest przynajmniej połową sukcesu, tak mi się wydaje. W naszym wypadku to zawsze obsada powstaje w wyniku rozmów moich z reżyserami konkretnymi, ponieważ na starcie nie są to osoby, które znają repertuar Tarnowskiego Teatru, to czynimy starania, żeby się zapoznały z grupą naszych aktorów, czy to poprzez przesłane im nagrania spektakli, czy to i tak się dzieje szczęśliwie, że przyjeżdżają po prostu oglądać nasze spektakle, kiedy już jesteśmy w decydującej fazie, że spektakl kolejny powstanie. A co predysponuje aktora do grania tej, a nie innej roli, to bardzo różnie. Są dwie szkoły obsadzania jakby zgodnie z warunkami, wbrew warunkom. I w jednej, i w drugiej dziedzinie można odnieść ogromne sukcesy. To znaczy to, do czego aktor ma predyspozycję, jest mu bliższe, oczywiście się może w tym lepiej czuć, ale niejednokrotnie zdarza się, że aktor obsadzony niejako wbrew swoim warunkom, poszukujący dalej od siebie osobowości, typu, charakteru, no, nagle odkrywa w sobie te pokłady i dla widzów też jest to, bywa to zaskoczeniem, że oto znana niby postać, aktor pojawia się w zupełnie nowej odsłonie.